Gazeta Wyborcza doskonale nadaje się do palenia. Gaśnica euforii. Gaśnica euforii, poparcie dla Platformy Obywatelskiej. Rząd sam się ogrzeje. Rząd sam się ogrzeje. My musimy zadbać o siebie. Wbrew podwyżką cen energii. Akcyza to zdzierstwo. Głosujcie na tych złodziei. Głosujcie dalej. Złodzieje! Złodzieje! Szanowni Państwo, spotykamy się na trzeciej samodzielnie przez wolność, praworządność zorganizowanej akcji. Jest to nie tylko protest obywatelski przeciwko podwyżce cen energii, kolejnej podwyżce i tak już drogiej energii. Energii tak drogiej, że mamy już pierwsze w Polsce ofiary śmiertelne, nie tylko wśród bezdomnych. Wczoraj telewizja podała, że zmarła pierwsza osoba we własnym mieszkaniu, została zamrożona, ponieważ miała odcięte wszystkie mety. Ta nasza dzisiejsza akcja jest, znakomicie wpisuje się w nasze poprzednie akcje. W pierwszą, którą robiliśmy w listopadzie, przy podpisaniu traktatu lizbońskiego przez prezydenta, kiedy uprzedzaliśmy, że nowe władze i nowe przepisy, kary za energetykę węglową muszą skończyć się podwyżką cen energii. I w grudniu, kiedy przed piękną willą Greenpeace'u dopuszczaliśmy dwutlenku węgla do atmosfery, żeby ten klimat ocieplić. Ekoterroryści straszą nas wiecznie ociepleniem klimatu, a jakie to ocieplenie jest, widać dzisiaj najlepiej. Co więcej, coraz więcej naukowców zaczyna przychylać się do opinii, że czeka nas ochłodzenie klimatu, a nie ocieplenie. Ekoterroryści pobierają miliardy euro rocznie na swoją działalność, dodatkowo wielokrotnie więcej kosztuje nas wprowadzanie w życie ich pomysłów. Dzisiejsza akcja jest jakby podsumowaniem dwóch poprzednich i dobrą puentą. Jak długo damy się jeszcze oszukiwać? Jak długo pozwolimy sobie wmawiać różne bzdury, jednocześnie płacąc z własnej kieszeni za politykę naszego rządu? Panie prezesie, jak długo pan wytrzyma, kiedy miał pan zawsze rację, robiąc pana oszołoma? Czy pan jeszcze wytrzyma? Jeszcze jakieś pomysły dla Polski? Dziękuję bardzo. Postaram się mówić krótko, bo jak jest zimno, to ja mówić nie umiem, niestety. Jesteśmy we władzy idiotów, którymi rządzi garstka oszustów. Ludzie, którzy wyciągają miliardy, powtarzam, właściwie w tej chwili około 2 bilionów idzie na walkę z globalnym ociepleniem. 2 biliony będzie zmarnowane, ale ze 100 miliardów to oni ukradną. To jest duża suma. Zamówienia, chłopówka za zamówienia na walkę z globalnym ociepleniem. U Stanisława Lema był król, który zamówił machinę do walki z duchami. I była bardzo dobra machina, bo ducha już nigdy nie zobaczono. Otóż, proszę Państwa, tak wygląda walka z globalnym ociepleniem. Mógłbym powiedzieć demagogicznie, walka się udała. Jest minus 20, a może być jeszcze zimniej. Proszę Państwa, to jest sukces tych, co walczą z globalnym ociepleniem, a tak naprawdę to nie ma najmniejszego znaczenia. Natomiast jest to pretekst, żeby wydawać miliardy z kieszeni podatnika i brać łapówki na dawanie zamówień na walkę z globalnym ociepleniem. I o to w tym wszystkim chodzi. Te miliardy są realne. Globalne ocieplenie może nawet jakieś jest, ale nie ma nic wspólnego z działalnością człowieka. Natomiast oni kradną miliardy, setki miliardów. I my, podatnicy, za to musimy płacić. Gdyby nie to, że jest bardzo bogato, że w tej chwili nasz prezydent produkuje ogromne ilości dóbr, to ludzie dawno by się zbuntowali i znieśli te ohydne rządy złodziei i oszustów. Ale ponieważ jest dobrze, to mamy nadwyżki miliardów, to można część tego ukraść. I nikomu to nie przeszkadza. Jest to straszna sytuacja. Potworne marnotrawstwo środków. Potworne marnotrawstwo. Pod tym pretekstem walki z globalnym ociepleniem podnosi się podatki ukryte w cenie benzyny. W tej chwili benzyna kosztuje około 1,30 zł, a reszta to są podatki. W energii elektrycznej też prawie 2/3 to jest akcyza. I tak ludzi się drenuje z pieniędzy po to, żeby oni mogli je ukraść. Proszę Państwa, czy dożyjemy czasów, kiedy będziemy mogli żyć w normalnym państwie, w którym nie będą rządzili złodzieje i durnie? Już Aristoteles mówił, że demokracja
to rządy osłów prowadzonych przez hieny. Tak właśnie mamy w tej chwili. Chłopcy płacą na to wszystko, a garstka cwaniaków się obławia. Proszę Państwa, wolność i praworządność jest po to, żeby położyć kres temu globalnemu oszustwu. Globalne ociepienie musi się skończyć. Dokładne ociepienie. Wszystkim dziękuję, koledzy. Precz z globalnym ociepieniem. Nie dawajmy się zwariować. Brawo. Myśmy liczyli, że będzie zimno i przyjdzie mało ludzi. Ale jest, proszę Państwa, zimniej niż myśleliśmy. Także globalne ocieplenie się średnio udaje.